tym odcinku zajmiemy się dosyć ciekawym tematem. Jeśli dobrze pamiętam, ten temat również parę razy przewijał się w komentarzach. Mianowicie podejmiemy temat wstępnej diagnostyki, wstępnego jakby zaglądania do parametrów pracy układu zasilania silników diesla opartego o pompowtryski. Wojtek pokaże Wam, w jaki sposób możemy te parametry przejrzeć, co Was może zaniepokoić i w jaki sposób jakby no po prostu sprawdzić stan tych swoich pompowtryskiwaczy. Dzisiaj zajmiemy się taką pobieżną oceną stanu pompowtryskiwaczy za pomocą programu diagnostycznego VACCOM. Jeszcze zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych grup, powiedzmy sobie parę słów o samych pompkach, tak zwanych. Zastąpiły one tradycyjne wtryski i pompę rotacyjną. Dwa elementy zostały jakby zastąpione jednym. Pompowtryskiwacz zbudowany jest z elektrozaworu oraz mechanicznego układu tłoczenia paliwa, który jest napędzany z kolei przez wałek rozrządu. Przez to, że wałek rozrządu napędza te pompowtryskiwacze, możemy zauważyć, że pasek rozrządu, przez to, że ma większe obciążenia, jest szerszy od tradycyjnego paska rozrządu spotkanego w starszych generacjach. Skoro już wiemy, co to są te pompowtryskiwacze, mniej więcej z czego są zbudowane, przejdźmy może do grup, które opisują ich pracę w VCDS-ie. Grupy, które nas interesują, jeśli chodzi o pompowtryski, to jest 23, 13 i 18. Zaczniemy może od grupy 13. Jak zawsze potrzebny jest nam program diagnostyczny, w naszym wypadku VACCOM. Wchodzimy tutaj w grupę 8. Następnie grupa 13. Klikamy go. I tutaj wyświetlają nam się różne cyfry. Co oznaczają? To, co tutaj widzimy w tych czterech kolumnach, wartości, jakie koryguje nam komputer, jeśli chodzi o dawkę paliwa. Dopuszczalna jakby rozbieżność to jest od minus 8 do plus 2,8 mg. Mówi nam to o tym, ile na dany cylinder komputer musi zwiększyć bądź zmniejszyć dawkę w miligramach, tak aby ten silnik nam równo pracował. W takim wypadku jak u nas rozbieżności są naprawdę niewielkie, nie ma się zupełnie czym przejmować. Pamiętajmy, żeby wszelkie pomiary i wszelką diagnostykę przeprowadzać na rozgrzanym silniku, tak żeby te pomiary były jak najbardziej dokładne. W naszym przypadku można ująć, że jeśli chodzi o tą grupę, nie widać tutaj żadnych problemów, możemy przejść dalej. Kolejną grupą, którą będziemy się interesować, to jest grupa 23. Ta grupa mówi nam o czasie otwarcia elektrozaworu. Komputer mierzy czas poboru prądu przez dany elektrozawór i w ten sposób nam to wyświetla. Wartości do 30, które są tutaj ewentualnie pokazane, mówią nam o tym, że nie ma się czym przejmować. Powinniśmy zacząć się już interesować tematem, jeśli mamy wartości plus minus około 60. Jeśli będziemy mieli wartości już w okolicach 127-100, możliwe, że za pomocą kontrolki na przykład od ESP czy ASR-u komputer da nam znać, że coś tutaj się nam dzieje nie tak. Jeszcze może wróćmy do samych wartości. Wartość idealna to jest punkt 0. Wtedy elektrozawór otwiera się tyle czasu, tak długo, jak tylko przewidział to producent, jak ma napisane w mapie. Jeśli mamy wartości dodatnie, oznacza to, że kotwica tego naszego pompowtrysku napotkała jakiś opór i zajmuje jej to więcej czasu. Natomiast jeśli mamy wartości ujemne, może to oznaczać, że ten elektrozawór otwiera się na dłuższy czas, co może być spowodowane chociażby zbyt niskim ciśnieniem paliwa wypływającego z pompy tandemowej z zapowietrzonym układem. Jeszcze jedna ważna rzecz na wartość bipów, co może mieć związek połączenia wiązki elektrycznej, ustawienie pompowtryskiwacza przy montażu na przykład oraz synchronizacja wałka rozrządu. Także jeśli nam się ta synchronizacja wałka rozrządu rozjeżdża, bipy również mogą nam się rozjeżdżać. Można również zobaczyć zachowanie tych wartości na około 3000 obrotu i wtedy jakby tą wartość przy tych 3000
obrotów przyjąć jako tą wartość, którą faktycznie ten elektrozawór przyjmuje. Zwiększamy obroty. I widzimy tutaj w drugiej kolumnie, że mamy wartość 51, to już powoli zaczyna być wartość, którą można by się zacząć interesować. Ostatnia grupa, którą chcemy Wam pokazać, to jest grupa 18. Ona jest związana z wysterowaniem elektrozaworu pompowtrysku. Jeśli wartości są w okolicach zera, jest wszystko w porządku. Natomiast po dodaniu gazu przy odpuszczaniu powinny być wartości rzędu 4.0. Jeśli jest inaczej, to znaczy, że gdzieś jest problem, jeśli chodzi o elektrozawór. Może to być również zapowietrzający się układ, może to być przyczyną może być też wiązka elektryczna danego pompowtryskiwacza. Także w naszym wypadku mamy same zera, wszystko jest w porządku, a przy zatrzymaniu się na obrotach, czy też przy odpuszczaniu mamy równo wszędzie 4.4, czyli jeśli chodzi o tą grupę, jest wszystko w porządku. Jeśli chodzi o tą diagnostykę, nie można na 100% w każdej kategorii przyjmować, że to jest na 100% ten pompowtrysk jest 100% walnięty, ponieważ może mieć na to wpływ dużo czynników, tak jak mówiłem, synchronizacja wałka rozrządu, ustawienie pompowtrysku, czy też zapowietrzający się układ. Również jeśli mamy problem z uszczelką pod głowicą, tymi wartościami komputer może próbować wyrównać to ciśnienie na cylindrze, wyrównać pracę silnika i stąd też mogą być te rozbieżności. Także przyjmujemy te grupy jakoś tam jako wskazania, jako temat do podjęcia ewentualnie dalszych działań. Decyzja, czy dany pompowtrysk, czy dane pompowtryski należy wyciągnąć, dać na sprawdzenie na stół probierczy, należy zawsze już bezpośrednio do mechanika. W tym momencie już powinniście wiedzieć, czy Wasze pompowtryski nadają się do tego, żeby zajęli się nimi specjaliści, czy może nadal nadają się do jazdy i w miarę trzymają odpowiednie parametry pracy. My jak zawsze bierzemy się dla Was za nakręcanie kolejnych odcinków, więc do zobaczenia, cześć!